Gdy biła, to zawsze do krwi, przez co więźniarki ochrzciły ją mianem Krwawej Brygidy. Kusiła małe dzieci cukrem tylko po to, by następnie wsadzić je do ciężarówek, które odjeżdżały w kierunku komór gazowych. Dwukrotnie stanęła przed sądem i otrzymała wyroki, lecz tylko raz trafiła do więzienia. Kim była Hildegarda Leichhardt i jakie popełniła zbrodnie? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Ewa Wąsik. Hildegarda Leichhardt urodziła się 19 marca 1920 roku w Berlinie jako nieślubna córka Luizy. Mimo trudnych warunków bytowych udało jej się ukończyć szkołę powszechną oraz półtoraroczny kurs dla sanitariuszek Czerwonego Krzyża, dzięki czemu Hildegarda uzyskała posadę pielęgniarki. W wieku 19 lat Hildegarda Leichhardt postanowiła przyłączyć się do władz hitlerowskich i złożyła swój akces do NSDAP. Jako członkini Partii Narodowo-Socjalistycznej mogła bowiem liczyć na szybsze awanse, a tym samym rozwój kariery. Do marca 1942 roku Hildegarda pracowała jako sanitariuszka w szpitalu lotniczym Berlin-Tegel. Jednakże warunki tam panujące musiały nie spełniać jej oczekiwań, skoro poprosiła o wstawiennictwo szwagra swojego narzeczonego, który zorganizował dla niej posadę w obozie kobiecym w Ravensbrück. Spędziła tam zaledwie 7 miesięcy, po których została przeniesiona do lubelskiego obozu na Majdanku, gdzie pracowała blisko rok. A jej głównym zadaniem było kontrolowanie komand roboczych. Praca na Majdanku została przerwana przez nie do końca jasne okoliczności. Tak czy inaczej od tego momentu w życiu Leichhardt zaczyna się pewien chaos i ciągłe zmienianie miejsca pracy. Z całą pewnością przez pewien raczej krótki czas Leichhardt pracowała w krakowskim obozie Plaszów, by następnie, prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja 1944 roku, rozpocząć służbę w Auschwitz-Birkenau, która trwała 3 miesiące. Skąd jednak zwolnienie z Majdanka? Prawdopodobnie jego powodem była ciąża. Otóż w 1944 roku Hildegarda Leichhardt urodziła syna, który, tu cytat, zmarł zaraz po narodzinach. Nic nie wiadomo o jego ojcu, aczkolwiek z jakiegoś powodu zostało ono poddane eutanazji w prywatnej klinice dziecięcej w Berlinie Fornoy. Być może na prośbę samej Leichhardt, mającej już dwójkę dzieci, którymi nie miała czasu się opiekować. Tak czy inaczej, po śmierci dziecka Hildegarda Leichhardt mogła wrócić do pracy, którą, jak wcześniej wspomniałem, był obóz Auschwitz-Birkenau. Krwawą Brygidę przydzielono do pracy w Rajsku, gdzie mieścił się zakład higieny SS. Jak zapamiętała jedna z więźniarek, Wanda Tarasiewicz, Krwawa Brygida pełniła funkcję dozorującej w karcerze. Była sadystką, często szczuła psa na więźniarki i z wyrazem zadowolenia na twarzy przyglądała się, jak pies je gryzł. Ponadto Leichhardt pracowała również w Budach, gdzie funkcjonowało gospodarstwo rolno-hodowlane należące do KL Auschwitz. Pracę w Auschwitz zakończyła jesienią, a w październiku 1944 roku wyjechała do Austrii, by w lipcu kolejnego roku wrócić do Berlina. Do końca października pracowała tam w amerykańskim szpitalu jako pielęgniarka, a po jego likwidacji ponownie przeniosła się do Austrii. W tym czasie strona polska prowadziła kilka bardzo ważnych procesów przed obliczem Najwyższego Trybunału Narodowego. O liczne zbrodnie oskarżono m.in. Artura Greisera, Amona Goetha czy Rudolfa Hyssa. Po tym ostatnim, który przez większą część kariery pełnił funkcję komendanta Auschwitz-Birkenau, przyszedł czas na osądzenie członków załogi tego obozu. Miał to być jeden z największych procesów pierwszych lat powojennej Polski. Zanim jednak do niego doprowadzono, należało sprowadzić zbrodniarzy do kraju. Jeśli chodzi o Hildegardę Leichhardt, to 13 marca 1946 roku została ona aresztowana przez austriacką policję w miejscowości Klagenfurt, a 19 grudnia została przywieziona do Polski. W polskim więzieniu spędziła prawie rok, podczas którego zbierano przeciwko niej materiał dowodowy, by następnie włączyć jej sprawę do tak zwanego pierwszego procesu oświęcimskiego. Na miejsce obrad wybrano gmach Muzeum Narodowego, który jest zlokalizowany przy Alei 3 Maja.
Przed obliczem trybunału Hildegarda Leichert stanęła obok innych 39 zbrodniarzy i zbrodniarek, spośród których możemy wymienić takich psychopatów jak Maria Mandl, Max Grabner czy Erich Mussfeld. Proces załogi oświęcimskiej rozpoczął się 24 listopada 1947 roku i trwał blisko miesiąc. Sprowadził istne tłumy. Sala muzeum była bowiem w stanie pomieścić nawet 500 osób. Proces załogi był równolegle tłumaczony na 4 języki. Jeśli chodzi o akt oskarżenia, to obejmował on swoim zakresem w przeważającej mierze zarzuty związane z zagładą Żydów, ale również egzekucje, obozowy terror i znęcanie się nad więźniami. W trakcie procesu załogi oświęcimskiej kluczowe okazały się zeznania świadków i świadki, które przeżyły obozowe piekło. Jeśli chodzi o zbrodnię Hildegardy Leichert, to kluczowe świadectwo w jej sprawie złożyła Bogna Jaworska. Jest ono na tyle istotne, że pozwolimy sobie na dłuższy cytat. Zetknęłam się z Leichert, która traktowała wszystkich więźniów nieludzko. Wpadała ona często z pokoju służbowego do pralni i biła kobiety po twarzy. Między innymi pobiła moją przyjaciółkę, która nakładała węgiel do pieca. Leichert podbiegła do niej i, znalazłszy kawałek papierosa w jej kieszeni, pobiła ją po twarzy. Na to wszedł szef krematorium Hoffman i powstrzymał ją od tego bicia. Pewnego razu pobiła mnie razem z matką. Zeszłyśmy na obiad, ale zapomniałyśmy łyżek. Dałam więc matce miskę do podtrzymania, a sama pobiegłam po łyżki do pralni. Leichert zauważyła, że moja matka trzyma dwie miski i zaczęła ją bić i kopać. W tym momencie nadbiegłam i chciałam wytłumaczyć. W odpowiedzi dostałam kilka razy po twarzy. W naszym obozie Leichert znana była pod przezwiskiem Krwawa Brygida i pod tą nazwą znał ją cały obóz. Następnie głos zabrał prokurator Szewczyk, który spytał: świadek wspominała o tym, że oskarżona Leichert była nazywana na terenie Majdanka Krwawą Brygidą. Dlaczego specjalnie tę nazwę jej nadano? Nadałyśmy jej tę nazwę, gdyż żadna z dozorczyń nie postępowała z nami w taki sposób jak ona. Jeżeli się pracowało, to żadna z dozorczyń nie biła, natomiast oskarżona Leichert biła bez powodu i przy tym była wiecznie pijana i wiecznie chodziła z pejczem. A więc wyróżniała się od innych surowością? Zapytał prokurator Szewczyk. Nie surowością, tylko sadyzmem, odpowiedziała dobitnie Jaworska. Zeznania Jaworskiej wzmacniają inne relacje. Jadwiga Apostoł, członkini Konfederacji Tatrzańskiej, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych w Auschwitz, Malchow i Lipsku, zeznała, że Leichert często szczuła psa, który szarpał więźniarki. Jadwiga Siuta dodawała: podejrzana Leichert była dozorczynią i była pomocną Oberaufseherin w czasie apeli. Widziałam osobiście mniej więcej 2 razy w tygodniu, jak podejrzana szalała w czasie apelu. Chodziła wzdłuż szeregu więźniarek i biła więźniarki bykowcem po klatce piersiowej i twarzy. Podejrzana przezywała więźniarki bezustannie, na przykład Polnische Bande. Podejrzana miała przezwisko Brygida. Wszystkie więźniarki i wszyscy więźniowie bali się jej. Wspomniana na początku Bogna Jaworska zauważyła również, że Leichert była wiecznie pijana, co powodowało wahania jej nastrojów. Przytoczone powyżej cytaty to tylko niektóre z zeznań złożonych przeciwko Krwawej Brygidzie. Sama Leichert pozostawała nieugięta, nie wyraziła ani krzty skruchy. Na wszelkiego rodzaju zarzuty odpowiedziała tylko tyle, że faktycznie raz uderzyła Żydówkę w twarz oraz nagminnie używała wulgaryzmów. Była to czysta perfidia w zderzeniu z relacjami więźniarek, które przeżyły Auschwitz-Birkenau. Wyroki odczytano na 2 dni przed Wigilią. Najwyższy Trybunał Narodowy w pierwszym procesie oświęcimskim wydał 21 wyroków śmierci. 10 kar dożywocia, 7 kar pozbawienia wolności na 15 lat, pojedyncze kary pozbawienia wolności na lat 10, 5 i 3 oraz 1 wyrok uniewinniający. Krwawa Brygida została skazana na 15 lat więzienia. Jako okoliczność łagodzącą dla tego wyroku uznano to, że w przypływach dobrego humoru była dobra dla więźniarek. Za sprawą amnestii Leichert została jednak zwolniona w 1956 roku i bardzo szybko znalazła się w obozie dla przesiedleńców Marienfelde w Berlinie Zachodnim. Po znalezieniu się w zachodnich Niemczech Hildegarda Leichert wzbudziła uwagę amerykańskich służb, które postrzegały ją jako ewentualne cenne źródło informacji na temat warunków panujących za żelazną kurtyną. Amerykańskie służby dokładnie prześledziły zarówno karierę Krwawej Brygidy, jak i również jej życie osobiste. W pierwszej kolejności zweryfikowano, czy nie jest związana jakąś współpracą z Polskim Urzędem Bezpieczeństwa.
W tym celu użyto nawet wariografu, którego wyniki były jednak korzystne dla Niemki. Po powrocie z Polski CIA zorganizowało dla niej mieszkanie w Berlinie, do którego sprowadzono również jej dzieci, których ta nie widziała przez ostatnie 11 lat. W 1957 roku przeniesiono ją do Heidelbergu, gdzie załatwiono dla niej posadę sprzątaczki w domu publicznym. Kilka miesięcy później postanowiono ją wykorzystać w działalności wywiadowczej. W kwietniu 1957 roku CIA przekazało ją tworzonej właśnie zachodnio-niemieckiej służbie wywiadowczej. Współpraca nie przyniosła jednak żadnych pożądanych rezultatów. CIA stwierdziło, że Hildegarda jest zbyt rozkojarzona, a przede wszystkim gadatliwa, że nie odnajduje się w najmniejszym stopniu w roli agentki. Tym samym zakończono z nią współpracę i wydawać by się mogło, że świat zapomni o zbrodniach krwawej Brygidy. I faktycznie, o ile pierwsze dwie dekady po zakończeniu II wojny światowej upływały pod znakiem zbiorowej amnezji społeczeństwa niemieckiego względem hitlerowskich zbrodni, o tyle proces Adolfa Eichmanna z 1961 roku, którego przebieg ukazał olbrzymią skalę niemieckiego ludobójstwa, w pewnym stopniu wpłynął na zmianę tego stanu. W zachodnich Niemczech zaczęto wytaczać procesy przeciwko niemieckim zbrodniarzom. Jeden z najgłośniejszych miał miejsce w Düsseldorfie w latach 1975-1981, gdzie przed sądem postawiono członków załogi obozu na Majdanku. Na ławie oskarżonych obok krwawej Brygidy zasiadło 16 byłych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, spośród których wyszczególnić możemy Alice Orlowski, Herminę Braunsteina czy Emila Lauricha. Leichert się zmieniła. Po 40 latach trudno było rozpoznać w niej tę straszną aufseierkę, na co uwagę zwróciła zresztą świadkini Krystyna Tarasiewicz. Mimo to wskazywała ona, że coś w niej z tej krwawej Brygidy jest. Może gdybym jej się z bliska przyjrzała, bo jej oczy są teraz oblane tłuszczem. Właściwie to siedzi tam, na jej miejscu, jakaś ledwie człekokształtna masa. Stężały kamień o ludzkich kształtach. W niej nie ma śladu człowieka i nawet teraz, kiedy tak o niej mówię, ani przez chwilę nie drgnął jej choćby jeden muskuł twarzy, ani razu nie podniosła na mnie oczu. Krwawa Brygida przyjęła strategię bardzo charakterystyczną i bardzo popularną wśród niemieckich zbrodniarzy, mianowicie bagatelizowała swój udział w niemieckim procesie zagłady. Mimo to proces w Düsseldorfie obnażył skalę jej zbrodni, która okazała się dużo bardziej makabryczna niż ta, dowiedziona w Krakowie 30 lat wcześniej. Świadkowie twierdzili, że Leichert kusiła kawałkami cukru dzieci, które następnie ładowano do ciężarówek i odwożono w kierunku komór gazowych. Podkreślano jej perfidię, agresję, skłonność do picia alkoholu, po którym stawała się istną bestią. Zarzucano jej również, że wzięła udział w co najmniej 1196 morderstwach, że była bezlitosna i była uosobieniem zła. W trakcie procesu próbowała wykorzystać swoją wcześniejszą działalność dla służb amerykańskich, a gdy to nie pomagało, krwawa Brygida symulowała rozmaite choroby, byleby tylko wymknąć się sprawiedliwości. Mimo nowych dowodów, podczas procesu w Düsseldorfie zapadły stosunkowo niskie wyroki. Na dożywocie skazano jedynie kobyłę z Majdanka, czyli Herminę Braunstein. A drugi najwyższy wyrok, czyli 12 lat pozbawienia wolności, został wymierzony właśnie krwawej Brygidzie. Hildegarda Leichert nigdy jednak ponownie nie trafiła do więzienia. Na poczet kary policzono jej lata spędzone w polskim więzieniu. Postawa sądu rozzuchwaliła Leichert i co więcej przyniosła jej pewną popularność, szczególnie wśród ugrupowań politycznych o wątpliwej kondycji moralnej. Zanim zapadł ten śmieszny w swej formie wyrok, Hildegarda Leichert kandydowała do Parlamentu Europejskiego z czwartego miejsca listy skrajnie prawicowej Arbeitsgemeinschaft Nationales Europa. Jej polityczne aspiracje na szczęście nie zostały spełnione. Postać Hildegardy Leichert niemalże w pigułce zamyka nam pewnego rodzaju problematykę odpowiedzialności lub właśnie jej braku za zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej. Teoretycznie krwawa Brygida została dość sprawiedliwie osądzona podczas procesu krakowskiego. Z drugiej jednak strony występowała obok 39 innych niewątpliwie bardziej okrutnych zbrodniarzy i zbrodniarek, w korespondencji z którymi jej przewinienia po prostu bladły. Późniejszy o 30 lat niemiecki proces mógł ten błąd naprawić. Zgromadzono nowe materiały, nowe dowody,
nowych świadków. I wszystko to ukazało obraz dalece bardziej mroczny, aniżeli ten podczas procesu oświęcimskiego w Krakowie. W pewnym sensie niemiecki sąd uwzględnił to wszystko i skazał ją na 12 lat, które jednak, jak wspomniałem wcześniej, okazały się pustym słowem. Ostatecznie Hildegarda Leichert, odpowiedzialna za śmierć tysięcy kobiet oraz dzieci, zmarła w wieku 75 lat w Berlinie. Osiągnęła więc wiek, o której jej ofiary mogły tylko pomarzyć. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Urszulę Babiuch, Ewę Ogrodnik i Justynę Stopińską, a ponadto panów Mateusza Szenderę, Krystiana Dziarka, Tomasza Sadurskiego, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Piotra Sadorskiego, Kamila Kubowa, Rudolfa Miczkę, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times, Bad Times, Pawła Łabno i Krzysztofa Piekarskiego. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.